Witam się, Drops, w kolejnym odcinku zrobimy Far Cry 2. Byłem w barze u Majka, pozmieniłem sobie troszkę amunicję. Nie mam już makarowa, mam taki oto właśnie fikuśny karabinek. Ponieważ muszę mieć taki, ponieważ kupiłem sobie również snajperkę. No, pokaż ją. No, żebym nie celował, nie pokażę jej chyba. Bo ją jakoś tak dziwacznie trzyma. Nie chcę jej tak fajnie pokazać. No nic, ale no właśnie przez to, że karabin wymieniłem na snajperkę, no to sobie wymieniłem w ten sposób. Dobra, i misje u tych po prawej, bodajże APR już mi się skończyły. Dlatego teraz muszę sobie popracować u UFI LL. Takie coś tam afrykańskie. No i to widzę tutaj. Nosionka. No, tam już się nam misje skończyły, były trzy, teraz u tych mamy trzy misje jeszcze do wykonania. No bo to głównie nas nie obchodzi, ten cały konflikt, chodzi nam głównie o szakala. Dobra, więc teraz tak, tu mamy zapis gry, ale to nas nie interesuje. Idziemy na górę, po misję. Then they will say Gakumba is rich, taking their money and hiding it in secret bank accounts. Gakumba is buying entire armies as easy as food off a shelf. I wish you were rich, then we would have some Wolf Boy grade stuff. Damn, look at that gun. I wonder if the Jacku can get us that. Dobra, wchodzimy. Witam. This is the United Front. I'm Dr. Gakumba. No siemka. So we'll get to the point. Standby point is in southern desert. Find the team and destroy their gear. Then they are nice and screwed. Payments here. Dzięki. No, trochę kasy mi się przyda, bo trochę wydałem. This is secret mission, so you FLL guys don't know you. Don't expect any help out there. Dobra. Niestety moja kochana Flora Gullien nie żyje, dlatego nie zrobimy tej misji jakoś alternatywnie, nie wiadomo jak. Po prostu się tam wbiję i ich rozpieprzę, no bo innej opcji nie mam. Dobra, to oddaję moją broń. Dzięki. No i ruszamy. Tutaj przyparkowałem sobie autko, które wziąłem sobie z baru Majka. A jednak ktoś dzwoni. Ring-a-ding-ding, it's Clyde. I'm a mile east of town, safe house by the pond. Meet me there. A fajnie, czyli jakaś alternatywa, widzę, jest. Może to tak miało być, że jak skończy mi się u tych, to Flora zginęła, a jak skończy mi się u tych, to on zginie. Nie wiem, dobra, nie, ale nie, no ja się wolę z nim dogadać. A, bo w ogóle, aha, bo jestem, skąd ja się tu wziąłem? Poszedłem w złą uliczką. No nic, to muszę sobie skombinować jakieś auto. Rany, gdzie ja je mogłem zostawić? A to jest jakaś ścieżka na bok, tak w ogóle. Jakbym wiedział, jak się oddala mapę, to byłoby dobrze. Tutaj mi nie pasuje, bo wchodzę trochę w teren tutaj zagrożony. Ale okej. Dobra, wróćmy się po to auto, bo kurde, tylko zgubiłem się kompletnie w tym mieście. Ja auto sobie zostawiłem gdzieś tutaj. I jest ono tutaj zostawione, okej. Okay. No jak nie, to się tam jeszcze spełni zawsze gdzieś tutaj, ale się nie zespełniło. No nic, ale mamy to nasze, więc okej. Okay. Dobra, więc tu zawracamy. O, idealnie. Mapa. Nie, no jak... I tamten cel się chyba porusza. Z tego, co widzę. A nie, no spotkam się z tamtym kolesiem, bo widzę, że on ma jakiś konkretny plan. My nigdy nie mamy planu. To mnie auto tutaj martwi, ale tam chyba jakiś trup leżał. Nie wiem, czy jest się czym przejmować. Dobra, tutaj muszę gdzieś daleko pojechać. Może busikiem byłoby szybciej, ale taka to jest robota z tym busikami. Nie wiem, jak się mapa oddala, przez to nie wiem, gdzie dokładnie są te punkty, do których mam dotrzeć, przez co nie wiadomo, czy busikiem się opłaca. Może powinienem to skminić, bo widziałem chyba w jakimś display, że odsuwali mapę. No ale trudno. Teraz pełne skupienie. Gdzie mam jechać? No i źle pojechałem.
Zakręcaj. No, oj, 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 coś tu eksplodowało. Ale co złego, to nie ja. O, tu mamy nawet hacjentę. Ciekawe. Jedzie coś za nami, chyba za nami nie jedzie, więc jest okej. O, w sumie się prawie nałożyły te strzałeczki. O, dobra, bo już znikła mi niebieska i trochę nie mogłem jej strzaić. Okej, to mam jeden posterunek, którego jeszcze nie rozwalałem. Interesować się nim, chrzanić to za długo wtedy schodzi. A szczerze wam powiem, strasznie jakoś już tak. Nie, już mnie nie cieszy takie bawienie się tą grą, więc tak jakoś sobie to przechodzę. Więc tutaj jak o nich przejadę, no i to już... Wiecie, ja mam to gdzieś, że tak powiem. No, rozjadę tego jednego i reszta mnie mało obchodzi. Chociaż troszkę mi się kopci z mega owca i... Jadą za mną? Dobra, o dziwo, chyba nie. Dobra, jeszcze odpalił. Nie, bo tak strzelali, jakby za mną jechali, a chyba nie jechali. Dobra, mamy nasz domek. To nie jest czasem ten domek, co Flora Gulien w nim mieszkała? To jest jakiś, nie, to jest inny, dobra. Flora mieszka nad taką fajną rzeczką i właśnie myślałem, że to jest coś tego pokroju. O, przynajmniej mamy nowe autko tutaj, to sobie je wezmę. Czułem diamenty. Dobra, gorączka. Ale mnie wystraszyła ta koza. Dobra. Puk, puk. Siema. No cześć. No nie wiem. I got a plan. You know that villa? There's this little guy in there. He's working with the SF guys, radioing codes over the shortwave. I was thinking you could go pay him a visit, convince him to give those guys the wrong directions. Okay. Send them straight to the shanty town. I mean, you're supposed to hit them in the desert, right? Screw that. No cover out there. You're better off hitting them close quarters. And besides, I'll be there to help you. Me and a bunch of yahoos from the ABR. Dobra. You know why they're here? The soldiers, I mean. They're on the payroll for this NGO. Their mission is to snatch and grab this guy who's been stealing medical aid. Chociaż kurde, nie wiem, na pustyni byłby fajny rozpierdziel, ale w uliczkach mogę, że jako snajper ja się sprawdzę. Help me take out the posse, so I can keep stealing gear and selling it to him at 100% markup. My plan is good, unless the APR. Dobra, bo widzę, że to nie ma już żadnego znaczenia. Czyli ruszamy do tej willi. Mogę ich zaatakować na pustyni, albo mogę tak po prostu, ale na pustyni, kurde... Snajper snajperem, ale jednak na otwartej przestrzeni snajper też właśnie ma spore miejsce do popisu, że tak powiem. No nie wiem, ach, szanić, jedziemy za czerwoną. Zawsze wykonywałem pomysły Flory Gulien jakoś takie były spoko. Tutaj akurat zaciągnięcie ich do slumsów, nie wiem czy jest... Kurde, co? Wysiadaj! Wszystkie klawisze mi się mylą. To do mnie strzelał, ja się pytam. I cholera. Tępy dziad, nie wiem skąd on się wziął. Ale nie, ruszamy do czerwonej. Po prostu na pustyni może jak... Wszystko zależy od tego, jak ta pustynia jest usadowiona, bo po prostu... jeśli będzie jakieś takie fajne miejsce do zestrzeliwania, no to będzie idealne. W slumsach nie wiadomo, jak to będzie. Ciasne uliczki są dobre. Właśnie tutaj jest ta taka stara spartańska zasada. Nie wiem, czy spartańska, ale akurat w czystu ją widziałem. Czyli właśnie w ciasnych miejscach nie liczy się ilość, tylko właśnie jakość. Dlatego tutaj może miałbym pole do popisu. A, to tam. No i tutaj jest busik, no właśnie. Jakbym popierdzielił tego mojego pomocnika, to tutaj busikiem bym sobie lajtowo dojechał. Jedziemy, jedziemy! Kurde!
No nie, bo nie użyłem tego celownika i on strzelał gdzieś nie wiadomo gdzie, ja w ogóle tego nie widziałem. Kurde. Ale nie, ja w tej oazie już chyba byłem. Tak mi się kojarzy to miejsce. Ale żeby mnie tak roznieść, no ja nie mogę. Nie, to wszystko przez to całe celowanie. To przez to się skrzaniło wszystko, że tak powiem. Dobra, tu jakoś przejadę przez ten obóz. Wow, fajne mają ograniczenia prędkości na takiej dróżce. Spoko. W sumie ja tyle jadę nawet. Jestem przepisowy. Kurde, odsunęli się mi wszyscy. Uciekaj! Uciekaj! Dobra. To chyba tyle. No bo robimy emigrację do tego auta. I jedziemy dalej. I teraz tak, tam nie ma żadnych ścieżek, co ciekawe. Jakoś tam po prostu... Jakoś tam muszę dotrzeć. Dobra, już nie chcę się tego wymieniać. Ruszamy, ruszamy. No, tamto też jest ładnie rozwalone. Nie wiem, czy to jedzie tak powoli, bo jest rozwalone, czy o coś... Ja nie mo... O kurde, jak to obroty. Nie. No to wiecie, to nie ma taka operacja sensu. Ruszamy z buta. Kurde, na kawał drogi. Ale no zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zaryzykuję, bo to jednak jest pewne ryzyko. Bo jednak podaje się te alternatywne sposoby, żeby tak jakby... się robiło je dłużej, ale łatwiej. Tak mi się wydaje, tak powinno być zrobione. To moim zdaniem. Nie wiem, czy tak jest. Nie mam pojęcia. No bo jednak po to się robi dłużej, żeby było łatwiej, no nie? Jakby to było krótsze i jeszcze łatwiejsze, no to już to by było, no... przesadzone. Jakby było dłuższe i trudniejsze, no to już w ogóle nie wiem, po co by to było. Wydaje mi się, że takie coś ma sens. Teraz wydaje mi się, że będzie krócej, ale trudniej. No, ale nie wiem, jak to będzie dokładnie. Dobra, to jest ta oaza. I to faktycznie jest oaza. Myślałem, że to będzie coś takie ogrodzenie, baza wojskowa, tego typu rzeczy. Dobra, nic, ja zapiszę. No i tu właściwie muszę iść wprost. Okej, tylko nie wiem. Póki co nikogo tutaj nie widzę. To jest trochę hardkorowe. Nie wiem, czy mój karabin snajperski ma tak jakby wytłumienie dźwięku. Tego nie jestem pewny. Snajpera mają cwaniaki. Tyle, że ja go gnoja nie widzę. Co już mnie stawia na dość takiej osłabionej pozycji. Bo jednak na tym polega praca snajpera, że... No na pustyni to jest jednak otwarty przestrzeń, oni mnie widzą, prawda? Są na wzgórzu, to jest dobry moment, element. Jak się jest jednak wyżej, to jest lepiej. Ale cholera wie, skąd on strzelał. Chyba nie mam tego wytłumienia. Ale spokojnie. Stop. Tam wydaje mi się, jakby ktoś był, ale cholera wie, co oni tam robią.
Nie, snajperka to jest fajna rzecz. To mi się strasznie podoba. Taka robota. No, wychyl się. O, myślałem, że przeżył. Tam widziałem się czai. Dobra, już nie przeżył. Tam się mi tu czai. Dobra, przeładuj. Nie, taka robota mi pasuje. Dobra. Ja to mam wszystko zniszczyć, tak rozumiem. Nie widzę. Ktoś tu do mnie strzela, ale kto by to widział? Okej. O, snajperek! Taki cwaniak. Do widzenia. Okej. No i to, cały oddział rozwalony, że tak powiem. No i teraz tak, jestem już w tym punkcie? No jestem centralnie w tym punkcie. Momencie, ja tu wyczuwam diamenty. Co za gnój. Dobra. No i nie rozumiem, ja to mam rozwalić, że tak powiem. Ucieczka. Okej, no i załatwione, no i po robocie. Ups. Pięknie. Zubożenie, a napierdzielenie. Dobra, idziemy po diamenty. Przesadzam. No nie zrobiłem po jego myśli, no i co? I taki cyrk od razu szybko poszło. Że tak powiem. Nawet bardzo szybko, więc nie ma sensu się tak bawić. Wszedłem, rozwaliłem po sprawie. Dobra, muszę stąd spadać. Tu się troszkę zajarało. Aha, chciałem tym autem odjechać, ale przecież to jest, no... więc nie wiem. Jakoś się stąd muszę wydostać, ale wiecie co wam powiem, ja już się stąd... No... I załatwione. Dobra, ja stąd spadam. Wiejemy... No do pala po kolejną misję. Oj, dobra, jedziemy. Mapa. Skręcaj. Dobra. No tu mogę się przespać jeszcze, ale tak wszędzie. Dobra. Więc ja spadam do pala. Na tym kończymy ten odcinek, tak więc do usłyszenia i na razie.